Cześć, witam w kolejnym odcinku na Game Scarlet, odcinku z Life is Strange. Powiem wam, że na razie niezbyt podoba mi się ta gra, w sensie nie czuję żadnego jej klimatu, jakiegoś fajnego takiego, jakoś mnie nie fascynuje w ogóle ta historia, nie wiem dlaczego, poprzednie, w które grałam, czyli w ten z Max i Before the Storm mnie zainteresowały, tutaj natomiast no nie mam takiego jakiegoś pozytywnego odczucia. No ale zaczęliśmy tę serię, to ją skończymy. Jesteśmy w rozdziale czwartym, migotanie. Z tego co wiem jest chyba 5 rozdziałów, więc my po prostu już kończymy. Może nagle coś się wydarzy takiego, co zwali mnie z nóg. Mam przynajmniej taką nadzieję. All on this USB drive. All the evidence you need to nail Typhon for Gabe's death and plenty more. Thanks. Talk soon. Citizens of Haven Springs, we are live at the Spring Festival. One final reminder to head over to the Lathe Flower Cart and grab a rose before they're gone. At Haven's inaugural Spring Festival, eligible women of good stock and birthing age would offer up roses in order to attract a mate. What can I say? History is weird. Thankfully, we've lost the mating stuff, but kept the roses. And if you do have a special someone in mind, a rose is a great way to say you care. And an even better way to say, hey look, a rose. Sounds fun. Is giving away a rose something I'd do? Maybe. I can decide downstairs. Okay. Jakby fajnie wyglądamy. For now, I'll grab the USB stick. No, wyglądamy naprawdę fajnie. Alkohol, dostaliśmy jakieś SMS-y, dziwne pewnie do czytania jak zwykle. O Jezu, ile tego jest. Słyszałam jakiś zgiełk dochodzący w zielarni Silver Dragon, kiedy szedłem na festiwal. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku, dobrze. Guess the festival started a while ago. Rozpoczął się festiwal Lizyny, na początku proponujemy nasze coroczne gotowanie chili petto, będziemy mieli muzykę na żywo, konkurs gadywania ilości rzeku, losowania, także jedzenie, picie oraz ognisko. Dobrze, zacznijmy wiosnę. Przyszłabym się na taki festiwal. W sensie wiecie, znaczy w Krakowie, gdzie mieszkam, no nie brakuje takich rzeczy, tylko tutaj jest mnóstwo ludzi, więc nie ma takiego klimatu. A w takich małych miasteczkach jest taki klimat. O ile są fajnie zorganizowane takie rzeczy, bo w moim małym miasteczku, z którego pochodzę, nie było to dobrze zorganizowane. Więc tak, chili, piwko i żelki, no nie było dobrze zorganizowane. Angela Anderson, dzięki wszystkim za kolejny studiujący pokaz gotowania chili na festiwalu wiosenny. Moje usta wciąż płoną, świetnie, świetny chili, Mike. Przypomnij mi, żeby ten przepis znalazł się w menu latern. Chciałbyś, jestem tak na żarty. Wielkie dzięki dla każdego, kto pomógł nam z LARP-em. Naprawdę podnieśliśmy Itana na duchu, ja też świetnie się bawiłam. Jeju, ja muszę coś poruszyć, bo w sumie rozmawiałam na ten temat w komentarzach z kimś, pozdrawiam tę osobę bardzo serdecznie, że ją denerwuje i mnie też denerwuje w tej grze, że wszyscy skupiają się na tym Itanie i w ogóle, a nikt nie skupia się tak naprawdę na naszej Alex, która również przeżyła straty. Być może ona nie mieszkała z tym bratem długo, ale to jednak był jej brat, który ją odnalazł, oni mieli mieć szczęśliwe życie i w ogóle. No i na pewno ma z nim jakieś wspomnienia takie za czasów dziecięcych, a tutaj wszyscy biegają wokół tego Itana, bądź ewentualnie tej Charlotte, czy jakkolwiek się zwie ta mama Itana, a jak nikt się nie przyjmuje naszą Alex i to jest smutne. Więc tak średnio. KRC Radio, mili słuchacze z Heaven, nadajemy na żywo z festiwalu wiosennego. Zakręcie przy naszej przyczepie w parku, żeby zgarnąć kilka biletów na losowanie i wygrać nasz merch. Czy obserwujecie scenę? Mamy dla was coś specjalnego. Mruk, mruk. Och, cholera, przeczuwam nadchodzący koncert. I jakieś SMS-y od Itana. No to lecimy od góry. Hej, Alex, tu Itan. Przepraszam za tamtą sytuację. Ten LARP był niesamowity. Naprawdę jesteś twardzielką. Nie musisz przepraszać. Świetnie się z tobą bawiłam. Baw się dobrze z tatą i uważaj na siebie. Dobrej zabawy na festiwalu. Żałuję, że mnie tam nie ma, ale przynajmniej poczyniłem bardzo duży postęp nad naszym komiksem z Taynorem. Super, co się wydarzy w tym numerze? Nie będę spoilerował, ale Taynor znajduje bramę do podziemia i walczy z królem demonów. O kurczę, to brzmi jak super wielki spoiler. To dopiero pierwsza strona, lol. Ja jestem dziwakiem, ale mega okropnie nie podobają mi się takie naklejkowane laptopy. I ja w ogóle nie lubię takich
wiecie, wrzucać naklejek na wszystko, jakoś tak, nie wiem, nieestetycznie to dla mnie wygląda i to jest zabawne, bo jeżeli ktoś mnie ogląda na moim kanale Scarlett, gdzie buduję, no to często tworzę takie rzeczy, które są doładowane detalami, natomiast w prawdziwym życiu wolę takie proste rzeczy, nie lubię, źle bym się czuła, gdybym miała tak takimi rzeczami wyklejony laptop, nie mogłabym się skupić na niczym. But taking her pain away didn't feel right. A, i z tym przejęciem bólu, no to też właśnie było, oprócz tego, że nikt się na Alex nie skupia, to był komentarz właśnie odnośnie tego, że ktoś się cieszy, że ja też nie przyjęłam tego bólu, że tak się robi, takie, że my być tacy dobrzy i w ogóle dla innych, ale ja uważam, że każdy sobie sam powinien radzić ze swoim bólem. Jeśli chodzi o ubranie, to mamy jakieś różne wersje tego, co mamy na sobie. Ja chciałam to sprawdzić, ale no wydaje mi się, że ta jest najlepsza, więc nie będziemy niczego więcej modyfikować. Rozwala mnie, bo w tej grze chyba... Pendrive, weź. Okay. Time to head downstairs. Że w tej grze za dopłatą ma się ubrania dodatkowe, a przynajmniej taką słyszałam wersję. Płyty, czy coś tutaj jeszcze mamy takiego, co powinnam obejrzeć? Test, test. Check, check. Check. Holy shit, you own a skirt? Hey guys. Happy first spring fest. Thanks. I got a hold of Pike. He'll be here soon. Once he sees what's on that stick, it's over for Typhon. Hence the celebration. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. Nice. Who's playing? Nie chcę mi się im pomagać. Local band. You'll love them. I have to run back to the trailer. Go be a normal person for a while. Can't make any promises. Wiatr mi wieje i rolety strasznie wariują. Jakbyście je słyszeli, to wybaczcie. If I wanted to give away a rose, Steph and Ryan would definitely be on my list. Anyway, time to enjoy the festival. Wózek z różami. Bierzemy oczywiście. No bierz, bierz. Damy temu staremu, już powiedziałam, że będziemy z nim flirtać, jeśli... Totalnie mi nie leży, ale Step też mi nie leży, ale jakiś romans musimy mieć. To już z nich dwojga, to wolę jego. 232. 234. No. The red one was 234. Another prize gift card for yours truly to keep. Damn it. I'm such a little devil. Really? Come on, Jellybean lady. That's not right. Three. This game is so demoralizing. Why do I do this to myself? Maybe I can help him somehow. Another year, another prize gift card for yours truly to keep. I'm such a little devil. This is impossible, right? No raczej. Nie jest możliwe. Wanna pełna piw. I don't think this thing is checking IDs. Nobody tell Pike. Tutaj to w ogóle nikt nic nie sprawdza i wszyscy chleją jak leci. W ogóle się nie przyjmują niczym. Drugstore makeup from Seattle. We've got merch. Dude, count me in. I'm dying. Doing this takes a certain type of person, and I am not that person.
Bye, Steph. Ooh. Lecimy rozglądać się dalej. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. The world's most unnecessary vodka delivery system. Jezu, znowu! Jeszcze zielsko to powinno być rozłożone. There's no graceful way to sample everything on this table. After party? My bad. So then, where's the after party this year? After party? Come on. Young man like yourself, you must know what the haps is. Honestly, I'm getting pretty bushed. Thinking of calling it a night soon. Ooh. My goodness. What is this town coming to? Used to be that the spring festival wasn't complete till everyone was either asleep in the park or what in someone else's bed. Must have been pretty wild back in your day. Hi, Eleanor. Good evening, dear. Pijemy później. The decorations really turned out beautifully. It must zawsze have been zapominam a huge amount of work. Zdjęć It's porobić do miniaturki. So, we doing shots tonight or what? Of course. Body shots. Who's going first? Mi tak moją ciocię przypomina. Just kidding. Ale nie mogę. Wizualnie bardzo. Or am I? Hey, so where's Riley? I haven't seen her around. Well, she's got a lot going on right now. Mm-hmm. I think she'd rather keep to herself tonight. Okay. That was odd. I wonder if there's something she's not telling me. No, na pewno coś jest, o czym ci nie I mówię. Better get going. Dobra, zrobiłam sobie kilka zdjęć. You too. Oh, Mr. Lantern, I love what you've done with your bar. I love that the radio station broadcasts live from the park. Right? It almost makes you feel like a tiny Coachella. Super. I get the feeling she's really enjoying herself. This is awesome. Yeah, but nothing favorite new. Time of the year. I've had the new By paint far. Thinner coffee. That kind of enthusiasm is infectious. Co dużo głosów for me. How do they do it? Honestly, blood magic. It's gotta be. So this is that whole communal gathering thing everyone's always going on about. Yep, I get it. Jakie ładne ujęcia do zdjęć! Hoho! I guess Riley is feeling sentimental tonight, but I haven't seen her around. Jest chyba na nocy. Noce takie, jak to zawsze przypominają mi, jakie mam szczęście móc nazwać to miejsce niedobrym. Żadne inne miejsce nie może mu się równać. Ty też jesteś niczego sobie. Szczęśliwego festiwalu znanego wspólnoty Heaven Springs. Dziękujemy za możliwe świętowanie z wami. Autor po prostu wyłączył odpowiedzi. O, Jed jest szczęśliwy. I remember it clear as day. It's been a hell of a month. But this makes it all worthwhile. Jed loves this town so much. It's inspiring. Probably around 10 or 11 p.m.
and he was already drunk as a skunk, boy. And I'm not advocating for that kind of drinking, mind you, despite my occupation. Ciekawe z tych żelek. Wow, this is a beautiful model. But anyway, he comes racing out of the diner, bowled over a couple of tables along the way. Keep. I'm such a little devil. No tak nie fajnie, że ona taka jest. Gdzieś tutaj coś powinno być na temat tego, ile jest. Got some time to kill. Might as well wander around and be social. Zaraz z tobą pogadamy, stary, zaraz. Ktoś jest smutny. Should I not have worn cologne? Is that too try hard? Maybe I didn't wear enough. Or maybe it's the total lack of saying anything. Crap. Was I supposed to give him a hug? Does he think that I think it's not a date? Aww. Look at the hang of this one day, or not. Where there is beer, there are builders. Znowu piwo. Ej, tu jest dosłownie wszędzie ten alkohol rozłożony. Ja wiem, że się tego czepiam co odcinek, ale ja naprawdę nie robię sobie żartów. Tego jest dużo, dużo, za dużo. Jest aż przerażające. That's sweet, but I think I'll avoid touching this bench, just to be safe. A czekajcie, pójdziemy z tym może pogadać i damy mu te róże, póki możemy. Chociaż jak mu damy róże... Rzeczy do zrobienia, daj róże, pozwiedzaj teren festiwalu. Dobra. To ja sobie jeszcze pozwiedzam w takim razie, skoro nie muszę od razu dawać róży. Zobaczę, co tutaj jeszcze mamy, świeże graffiti i kiedy... Aha, dobra, czyli co, teraz powinnam już dać? No dobra, no żeby nie było, że nie dam, to może faktycznie dam, ale boję się, że potem będę mieć problem. Hey, how's it coming? Good. I'd say the chances of starting a fire are low to medium low. Dobra, łap. Hey, Ryan. I have something for you. Ooh. Alex. I wasn't mentally prepared for that at all. Wow. A w ogóle chemii między nimi nie ma. Bardziej między nią a Step, tylko Step mnie wkurza. You're welcome. Już wam mówiłam. I tyle? Actually, I've got something for you too. Think we could meet up after the show? Of course. Alright, well, this is pretty much set. Are you ready? Yeah. Who's playing? Yours truly. Seriously? That's awesome! Well, wait, who else? Steph. Who else is playing? I hate you both. We didn't want you to wuss out. Who said anything about wussing out? Nobody, but only because we didn't give you the opportunity. Yes, so zabiłabym ludzi za coś takiego. This is gonna be awesome, trust me. Ale nie pozwiedziałam całego terenu. We've never played together before, and anyway, sorry if this sucks.
Pewnie znowu jakaś piosenka, której nie będziemy mogli słyszeć. Fuck it. Przez prawa autorskie. No. Koniecznie muszę sobie to przejść z normalnym dźwiękiem. Ale dobrze przynajmniej, że są te podpisy właśnie, co śpiewa. Przynajmniej będzie można sobie to włączyć. Czy można to przesunąć? Bo i tak ich widzimy tylko jak biedna rusza ustami, nic się nie dzieje. Chyba nie są do bani. Z tego wynika. O, skończyliśmy. Dobrze. Ona. Aż się boję. I was horrible to you earlier. You really weren't. Była, była. Really? Then I fucked up because I was trying pretty hard to be horrible to you. I was so excited about you coming to Haven. In my mind, the way I built it up, we were gonna be best friends. Nie pykła. I wish. Jest jeszcze czas, ja też. Nie wiem, ja też? I know. Me too. I co? I nic? I tak będą stać i nic się nie będzie działo? Okej. Hej. You okay? No, but, you know, I'm gonna go home. Mhm. Żeby ona sobie coś nie zrobiła jeszcze, to będzie gorzej. Nie do końca chciałabym takie rozwiązanie. Co tu jest? Wciąż boli tego. Widziałeś sobie z tym po mistrzowsku. Późno o tym mówię, ale wieczorem jak co roku będę oglądać niesamowity dokument przyrodniczy, więc może chcesz się przyłączyć. Dziwa z tebie jest zajęta już trzeci rok z rzędu. Widzę tu pewien wzorzec. Czy narratorem jest naburmuszony Brytyjczyk? Najbardziej naburmuszony. Poprawna odpowiedź to... Hej, spotkasz się ze mną na dachu? Chcę ci coś pokazać. Pewnie zaraz będę. Okej, Eleanor.
Dołączysz do nas tego wieczoru, kochana? Tak, to jest impreza, na którą jestem gotowa. Ha, załatwimy to możliwie jak najmniej boleśnie. Daję? Żal jest, że wspaniałego pierwszego festiwalu wiosennego i niestety mam w tym roku podczas niego pracować. Niestety mam w tym roku muszę podczas niego pracować. Aha, czyli to... Dobra, to jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Bywa, ale naprawdę doceniam naszą wcześniejszą rozmowę. Świetnie było cię bliżej poznać. Dzięki, Diane, wzajemnie. No chcę, ale ja bym chciała, żebyś jeszcze się rozejrzała, bo może jeszcze uda nam się coś ogarnąć tutaj. Ulotka Typhoonu. We gave it a shot. Oh, stop. Mr. Doom and Gloom. Couldn't over here. Hack it in the ice cream biz not after all. The ice cream game but yet. At least we gave it a shot. No. Sounds like they've reached the end of their rocky road. I'm the worst. Okay. Nowy górnik. No, mom, it's not an emergency. Trust me, I'm fine. Typhon is not normal. It's just I made a mistake coming here. Really... Get out while you can, dude. No, zdecydowanie. The Spring Fest is pretty cool, but I should probably head up to the rooftop. Okay, so there's this young farm maid in the Elvish country. Thank you, Steph. Thanks for helping me find the fun again. Who was abducted. Sounds like Ethan wasn't the... back to the party. But I should get to the rooftop eventually. I heard the call. And I wanted to thank you. I know you tried to do the right thing. So, what now? I'm taking Typhon down. The whole hornet's nest. Ooh. I'm not betting against you, but in the meantime, they're the only ones cutting checks in town. Ooh. And I still got plenty of bills to pay. Możesz się lepiej postarać, dobrze, ale bądź ostrożny. I guess I can't blame you. Money's money. Just keep your guard up, okay? It's always flattering to see how much you care about me. Nie lubię, jak ktoś mówi, że możesz się z czymś tam postarać. I się, wiecie, nie jest w jego butach, więc nie lubię, jak się ocenia takie coś. There's the Mac I know. W taki sposób. Nic nie do tego, żeby oceniać. Take it easy, dude. You too. Man, Haven really parties at this festival, huh? Ciekawe, jaką to będzie mieć konsekwencje. Random ATV parked at a festival with a bunch of drunk people? What could go wrong? Hi. Oh, hey. Nice to see you. You're taking this jelly bean thing very seriously. Yeah, because the prize is a $100 gift card. O, też bym taką chciała. Chrissy's been all anxious ever since she got lost. So, I thought I could get her a bunch of treats. Which is really embarrassing, saying it out loud. Not at all. That's sweet. Maybe I can help. Oh, for real? Are you good at this? How many jelly beans do you think there are? 300, 800? It's always more than you think it is. I'd say like 800 or so. Huh. Yeah, could be. Feels like something just changed in that lady by the jar. Maybe I should read her. 800's actually not bad. Hopefully they don't go lower. Ooh. Oh, I was close. Maybe I should say something.
Hey, I've got another guess. Yeah? I think it's closer to 700. Yeah, 700 feels right. But we have to get it exactly. Just felt that lady's heart skip a beat. I should read her again. Dear me, they're really close to 731. Who is this girl? Hell yes! Your secret's mine. The answer is 731. Don't ask me how. 731 jelly beans. That's correct. Yes! Thanks so much for your help. You rule. Strasznie szkoda, że nie są zrobione jakiekolwiek animacje do tego. O, jest wściekła. I can't believe it. How did she know? Just a lifetime of emotional trauma. O jest, Isyka. Mogę odczytać jej emocje, czy nie? Bo tak niby mogę, ale nie mogę. I don't want to be late for this surprise. Time to head up to the... Hi there. Oh my god. Hi. Can I have your autograph? W sensie, wiecie, nie? Tak stoją i nie ma żadnej animacji. Strasznie dziwnie to wygląda. Oh, sure. Find you later, all right? Awesome. Thank you so much. Dobra, no to idziemy. Chyba już wszystko, co chciałam tutaj zobaczyć, mamy. I my musimy iść na jakiś dach. Czyli rozumiem, że musimy zejść tutaj. Iść do nas do domu, tak? Grand opening tomorrow. I'll take a coupon. No coupons, my dear. Just tell me your name and I'll remember it. All right. Alex Chen. Alex Chen. Didn't we speak already tonight? Yeah, może. Nope. Stupid. So stupid. Print some coupons, they said. It's a small town. I'll remember, I said. Oh, hubris. You know, you could try posting on my block. Whoever comments gets the deal. Oh. That's a good idea. Best of luck. Gotta pull my shit together for this grand opening. These people won't be so gracious forever. We might. Free food goes a long way in Haven. Are you serious right now? A boot? A fucking boot on my car? To ten wiecznie wkurzony człowiek. Okay. So I can't park where I normally... Dobra, idę od niego, bo on tylko wrzeszczy. There's still a decent crowd milling around tonight. Even Steph's signs are badass. I have a surprise for you. Good surprise or bad surprise? I started a farm in Moondrop Ranch. Get out! I'm romancing Melody. The nurse? She's adorable! Didn't expect that him playing my favorite game would be a turn on. But game is sick. Here we are. I love you. Wait, is someone standing out past the Bridge of Flowers? Pretty late for a bus ride. Kto to? A, to ona! Ojoj! Riley! Here I am, just waiting at the bus stop.
about to change my entire life. I've been there. There she is. Looks like she's packed. Hey, Riley. Oh, hi, Alex. Rozmawiamy z nią. What are you doing out here? Just out for a walk. You? My bus comes tonight, and I just couldn't bear saying goodbye to everyone. I get that. I'm really gonna miss this town. I'll miss my Nana most of all, of course. I hope Nana's okay. She's in good health, but sometimes I wonder if I should really be leaving her here alone. Eleanor is keeping her condition a secret, but I feel like Riley would want to know. What should I do? Naprawdę powiedzieć, bo może z tego wyjść tragedia. Riley, I think there's something you should know. Zawsze się mówi prawdę. It's kind of a long story. Co się ja zawsze staram się mówić. I found out that Eleanor has Alzheimer's. I'm sorry. I know it's a lot to take in. God. I had my suspicions, but I need to go home and talk to Nana about this. Thank you so much, Alex. No tak, trzeba mówić takie rzeczy, sure, nawet jakby ta Eleanor się na nas wkurzyła. Sure. To zbyt poważne. Good luck. LARP was a lot of fun. Yeah, it was. Do you Damn it. Think there's food? I'm head over heels festival? For this dork. God, I still like her so much. What do I do? Hey, it's the Spring Fest. You're both obviously into each other. Just make out already. What? You heard me. Is it that obvious? Mm-hmm. Is what obvious? Fuck. Julia, I don't want to screw this up. What's obvious? Are we talking about the same thing? Look, if we weren't in the middle of the street, I would totally jump you right now. Ooh. Do you want to come back to my place tonight? Maybe? Ooh. Oh my god. Absolutely, yes. Ooh. The Spring Fest is there's still a decent crowd milling around tonight. Ale idziemy na dach. No i co tam? It's a tree. Mhm. For me? I've never been given a tree before. Zero chemii. Zero. Najmniejszej. My mom used to get insomnia when I was a kid. She'd drive over here to the lantern. 3 in the morning to work in the garden. Mm-hmm. Sometimes she'd take me with her. It's always been a special place for me. I hope it can be for you too.
Raczej jej się z bratem kojarzy, którego już nie ma. No ale w sumie wyjątkowe też jakoś jest. Come on. You've had other stuff to worry about. Like totally killing that set. You're such a rock star. Thanks for everything. I had fun. So did the audience. You know they're gonna make you do it again next year, right? Ooh. You good? Yeah, fine. Guess I've just been too wrapped up to think about what the future looks like. Okay. So let's think about it. Alex's future in Haven Springs. The major motion picture. The ride. On ice. Close your eyes. It's morning. Chilly. You can see your breath. You're walking down Main Street on the way to work. Where? You? The lantern. Okay. Kind of a safe choice, but I get it. So after work. Sun's still up for another couple hours. It's warm now. You're carrying your jacket under your arm. What's the plan? Hmm? Maybe I'm all outdoorsy now. A real Colorado girl. Up in the mountains with one of those little stabby sticks. Trekking pole. Yeah. Not as good for stabbing as you'd think. Hey, would you look at that? Who's that coming down the trail? Uh-huh. Who? Only the coolest person in Haven Springs. He walks up to you in an extremely cool way. His plaid jacket swaying in the breeze. Screenshot of work. Yeah. Stary, totalnie nie. I'm not trying to get you to plan out your whole life, but if you decide you wanted to put down roots, Haven Springs will always make space for you. Was that a gardening pun? No. Myślałam, że on ją pocałuje. Maybe. Klęzą o jakichś głupotach. Kwiatka ci dała. I really care about you, mm-hmm. Alex. A lot. On za dużo gada. Step mówi za bardzo irytująco. Ona powinna być sama. Ani ona, ani on. Przytul, pocałuj. Dobra, idź go całuj. Jezus, znowu pierwszy krok musisz robić. Come on, dummy, kiss her. Kiss her. I really want to kiss you right now. No to całuj ją. No, I know. No Jezusie drogi, co za... Nie mogłabym być z takim facetem. Co? Totalnie nie. Radość na miasteczko spadła. Kwiatuszek się narodził. Ale ciekawie, ciekawie. Ciekawe jak z Step wygląda przejście. Potem będę ze Step sobie grała prywatnie. Chciałabym też tę wersję ograć. O, i co? I nic? Jezus, ile ty masz lat? Maybe you could save me one. 13? Stary, yeah. Weź. Of course. I'll see you down there. Nope. Zero chemii, zero czegokolwiek. A on jeszcze taki biedny, speszony. No nie.
Nie. Hey, Gabe. Can I tell you something? I think I solved it. Why you died. Who's responsible. Isn't that crazy? I'm out of threads to pull. Which is terrifying. Because on the other side of all this, after Typhon, after you, there's just normal life. No i? To źle? I was kind of counting on you to show me how to do that. But I think I can figure it out. I just wish you were here to see it. Oh, also, I kissed Ryan. So, that happened. I co, już? Alex. O, Pike. On jest dziwny. Nie dawaj mu. It's all here. Gabe's call, their secret plan, the cover up. You need to come with me to the station. Alex. Don't make this hard. Czy żeby coś zaczęło się dziać? Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Mm-hmm. Not exactly. Coffee? Zróbmy tak. Coffee, ja bym się napiła. Ja się zawsze kawy bym napiła. I don't know why I offered. We're actually out. Aha. Pike, why am I here? To pewnie zgłosiła kradzież. The long and short of it is, Diane is charging you with stealing her USB drive. That's bullshit. I haven't done anything wrong. They're the criminals here. No, ale ukradłaś. Sorry, Alex. Did you steal this USB drive or not? At least tell me you looked at it. I can't. Sorry. You're conducting an investigation into Typhon, right? Everything you've been looking for is on that drive. Despite my best efforts, the case is closed. The order came down today. I did what I could, but, you know, the evidence just wasn't there. Sorry, Alex. The
the order came down today, from who? High up? Boss's boss's boss. Uh-huh. It's not my job to know. Look, what happened to my brother wasn't an accident. Mm-hmm. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. But let's say it is. The issue is you stole Typhon's property. No to jest prawda. Work with that. Taki dowód to nie dowód. Okay, I get the point. I'm sorry I stole the drive, but... Apologizing isn't enough. Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. 5 to 10, easy. Pieprzyć Diane? Nie ma mowy? Ale czemu ją pieprzyć i czemu nie ma mowy? Nie wiem. You know what? Fuck Diane. This isn't justice. This is a joke. It's not that bad. Hey, I talked to her. And despite how angry she is at what he did, she's willing to let it go. Okej, okay, dobra. Teraz mnie zaczęło to jakoś ciekawić. Chociaż trochę. Typhon won't press any charges. She's only offering that deal because she knows I have her. She's guilty, Pike. Even if you're right, your only evidence is inadmissible. Mhm. A jak znajdziemy dopuszczalny? Fuck that. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive, they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced, set off at the exact same time at the old mining site. Uh-huh. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Sprawdź to, Pike. Like I said, it doesn't matter. Alex, please, just sign the form, and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. O, jest przerażony. Zastraszony prawdopodobnie. What are you so scared of? See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Ocena zagrożenia podmiot Chen Aleksandra. Powód nastrojów anty-Typhon. Brat Gabriel Chan zginął w wypadku związanym z wybuchem górniczym Typhon. Ocena wskazuje, że przedmiot posiada wysoki poziom determinacji skuteczności. Negatywna afektacja utrzymywała się poza przewidywanym okresem żałoby. Podejrzana wydaje się również posiadać poufne dane oraz informacje. Priorytet zagrożenia 1. Wymaga natychmiastowe działanie. Co? Prywatne usługi detektywistyczne podają Aleksandra Chen. Rodzaj dochodzenia ceny zagrożenia. Podsumowanie śledztwa. Rozpoczęcie śledztwa. Przedmiot spotkania. Podmiot spotkał się z zwolennikiem Ryan Lucan. Niewiele więcej do dodania. Podmiot spędził 3 godziny w mieszkaniu. Monitorowanie ekranu Wi-Fi. Ujawnienie wyszukiwania historii Typhonu oraz postępowania sądowego. Podmiot spotkał się rozmawiał z klientem Black Lantern. Wydaje się, że podmiot ukradł obiekt klientowi. Co? Lucan Ryan. Powód na bliski przeciek Lucan zginął w wypadku związanym z wybuchem górniczym Typhon. Ocena, pomoc Aleksandrze, działanie przeciwko tej ponowi, zagrożony wypadek oraz podmiot ma wysoki poziom, bla bla bla. Jezus Maria.
Działanie przeciwko typu zaradna oraz niebezpieczne prowadzi do zagrożenia 2. Is this a threat? What did you expect? Jezu. The Typhon, a global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say, you got us. I don't know. I was just focused on getting the truth. The truth is that you have no idea what Typhon is capable of. Shit. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. I've learned the hard way that it's not possible. They're too big. Too connected, too ruthless. You can hate me if you want. Call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Hoo-hoo! Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. But it's not just about me. Steph and Ryan are in danger too. Oczywiście, że są. Fuck. I want to hurt Typhon so bad. But can I really put their lives at risk along with mine? Podpisz oświadczenie Typhonu, zaryzykuj i przejmij strach Pike'a. Nie, no żartujecie chyba. Ja nie chcę przejmować niczyich emocji. Och nie, ja muszę podpisać przez to oświadczenie, bo nie chcę przejmować czyichś emocji. Ale jak podpiszemy to oświadczenie, to wtedy co? Koniec gry? Nie rozumiem tego, ale to jest głupi wybór. I to mi się nie podoba, i to mi się nie podoba. Ale nie chcę, powiedziałam, że nie chcę przejmować tych emocji, ogólnie nie podoba mi się ten motyw, więc... No nic, pójdę, podpiszę to oświadczenie i zobaczymy, co będzie dalej, ale... Ale nie podpisuję go ze względu na to, że uważam, że coś by jej się stało przez to, ale przez to, że nie chcę przejmować jego emocji. Więc no, podpiszemy to i zobaczymy, co będzie dalej. Ale to chyba nie oznacza, że my możemy zakończyć. Przecież nie wiem, zobaczymy. Can't turn back now. Time to sign my soul away. Czytaj. Fuck me. Ja pier... Umowa z mnie zbliżała się, że roszczeń film to pomyliła się określona jako wydaw, zgadza się wycofać wszelkie zarzuty. Księga zwolniona z federalnej sztuki komputerowej zgodnie z DDD. Zamiast zwolnienia zbawiam się przez wszystkich prób zniesławienia inwigilacji lub innych działań mogących zaszkodzić wydawcy, podpis osoby zwolnienia i świadek data. No nic, no tak wybraliśmy, no to podpiszemy, ale jak sobie będę drugi raz przychodzić, to na pewno tego nie podpiszę. Dobrze, że jest jakieś takie radykalne coś, bo przynajmniej będę wiedzieć co i jak. No ale no nie mogłam przyjąć jego strachu, nie chcę przejmować czegoś. Znak, spójrz, czytaj. Nie chcę przejmować czegoś strachu. Czy w ogóle jakiejkolwiek emocji czyjejś. Thank you, Alex. You did the right thing. Nie sądzę. Dobra, to jest kolejna cutscena. I rozumiem, że ja już mogę chyba zakończyć, bo było zapisywanie, więc skończę, bo mam bardzo długi już materiał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Dowiemy się, co się będzie działo dalej. Cześć!